Hej, 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 moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Darkwooda, No i kochani, kurde, na kaszę mi bierze. Dobra, już się wykaszlałem. Dobrze, dzięki panie za skróty klawiszowe. A tak szczerze powiedziawszy, to moi drodzy, dzisiaj wybieramy się na północno-wschodnią część. Północno-wschodnia część, ja już mam tutaj laurkę, jak widzicie. Dla mamci. No i może jakoś sobie z tym poradzimy. Dobra, biegniemy dalej w świat. Zobaczymy, co my tam znajdziemy, bo jeżeli znów będą takie banshee jak poprzedniej nocy, to będzie lipa. Serio, nie podoba mi się to, że te noce są coraz trudniejsze. Bo tak, dowiedziałem się, że te stwory to były banshee. I jedynym sposobem, żeby je w jakikolwiek sposób pokonać? Tak można powiedzieć? No raczej nie, ale dobra, jeżeli... Jedynym sposobem, który możemy w sumie na nie zdziałać, to to, że przyjdzie dzień. Tylko i wyłącznie. Ciemny las się tu robi. Miało, przyjrzyj się. Ten nieszczęśnik prawdopodobnie umarł z głodu. Przeszukaj. Złom. Gdzie my jesteśmy? Gdzieś tu. To jest tylko i wyłącznie ciemny las. Co to jest? Trup przeszukaj. Gwoździe, flary, inne tego typu rzeczy. No, latareczka się przydaje, nie powiem, że nie. Nie powiem. Gdzie, skąd, jak i po co? Tam jest. Tam też jest, kurwa, dwa są. Może jednak broń? Drewno. Teraz to ja za drewno bardzo z chęcią podziękuję. Znaczy, właśnie nie. Jezu, co ja mówię? W sensie, że za drewno to naprawdę dziękuję. Bez ironii. Tu już widzę, że się robi naprawdę ryzykownie, jeżeli chodzi o te... o te exploringi. Jest jakiś zwierz. Mamy, znaleziono lokację nie wiadomo. Co to kurwa jest? Trujące grzyby. To wiem, co to jest. Dużo trujących grzybów. Myślałem, że kolejne. Co to jest? Co się tu dzieje? Północno-wschodnia część, prawda? Północno-wschodniej. Czyli gdzieś tu. Ja źle idę? Może idę dobrze, tylko po prostu gdzieś zbłądziłem. Tu grzybki. Bo ja naprawdę tu nic nie widzę. Wydaje mi się, że i tak będziemy musieli zabić te moby i tak. Innej opcji nie widzę. Grzyby. O! Nawiedzony dom. Skrzypka, dobra. Co my tu znajdziemy? Co my tu znajdziemy? Czy ja nagrywam? Nagrywam. Miałem sprawdzić, bo już powiem ostatnio, że nie ufam nawet sam sobie. Byk i po ryju. Ogromny pies. I po psie. I po psie, i po psie, i po psie. Co my tu mamy? Nic tu nie mamy. Mamy, mamy. Szukamy mamy, ale nic tu nie mamy. Mamiczka, where are you? Co tu jest? Tu nic nie ma, prawda? Toaleta, ubrania, nic nie ma. A to możemy przeszukać? Niestety nie. Ale toj, toj. Dobra, wchodzimy do nawiedzonego domu podobno. Agregat. Do tego paliwa to nie za dużo zostało. To może jednak nie. Metalowe drzwi.
Na wpół martwy mężczyzna. Please leave me. Wygląda na martwego, wciąż się jednak rusza. Skóra ma bladą i suchą, oczy dały, puste, zęby zupełnie czarne. Zwłoki. Już się nie rusza. Może to i lepiej. Już on tam gadał, please leave me. Szkoda, że tego chłopaki nie spuścili. Za szafą miały być skrzypce. Półka. Ludzik z kasztanów. I flary. Ubrania i jest chyba mama. Na wpół martwa kobieta, przyjrzyj się. Leży w tej wodzie od długiego czasu. Wyszukaj. Ej, coś wziąłem? Bo już nie wiem. Coś tam było chyba. Ubrania. Więcej ubrań, więcej grzybów. Wesło. Szafa. Latarka, taśma. Podłoga wokół szafy jest porysowana. Ktoś musiał wielokrotnie przesuwać. Obraz na ścianie. Błagam, nie. Kamyczek zostawię. Dawaj skrzypce. Pusta butelka, zostawiamy. Błyszczący kamyk. Mogę z tobą porozmawiać? No dałem ci laurkę. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Holy moly, guacanoli. Fuck. Nie wiem czemu, ale nie czułem się komfortowo w tym domu. Na pewno nie. Dobra, tu jest ta główna droga. Skrzypek miał czekać. Dom rodziców, jeżeli przyniosę skrzypce, umówi mnie do doktora, tak? Dał mi laurkę, którą mam wręczyć jego mamie w ramach przeprosin. No dałem. Tylko gdzie teraz? Dał mi laurkę, dom rodziców. Dobra, tylko gdzie mam mu teraz to przynieść? Przynieść. Chodź tu. On do piekła, kurwa, wściekła. Kurwa. Wąt. Co mogę zużyć, żeby dostać to, co chcę? Dobra, ten złom na razie. Weź to tu. No. Wyrzuć złom, podnieś mięso. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w domu? Nie, ten klawisz. Tak, jesteśmy w domku. Napij się. Cztery grzyby. O, mamy kolejny poziom, trzeci. Trzeci poziom, ale dostajemy co? Osłabienie. Gdy moja wytrzymałość będzie niska, będę zadawać mniejsze obrażenia w walce. Niedobrze.
Słabe płuca. Będę dłużej dochodzić do siebie po wyczerpaniu wytrzymałości. Też niedobrze. Krzyk raz dziennie będę mógł odstraszać znajdujących się w pobliżu wrogów. Apetyt. Będę mógł regenerować swoją żywotą siedząc drewno? Raz dziennie będę mógł uniknąć wdepnięcia w pułapkę. No to jest słabe. Ja bym wolał coś tu jeszcze sobie ulepszyć. Dobra, weźmy ten krzyk. Znów mamy chyba sen. Kolejny sen. Znów kaplica. O nie, tym razem nie kaplica. Co to jest, blok? Winda? What the fuck? Co tutaj się dzieje? Mam coś? Nie mam nic. Znów mamy jakiś sen. Czyżby to nasze dawne życie? Drewniane drzwi i drewniane drzwi. Zamknięte, mógłbym to otworzyć za pomocą wytrychu. Jest otwarte. Ua! Rower. To jakiś straszny gruchot. Kanapa. Chyba wolę na niej nie siadać. Na narzucie znajduje się jakieś białe plamy. Znajdują się jakieś białe plamy. Jakieś dziwne urządzenie. Przyjrzyj się. Telefon. O. Co to? Twórcy? Czyżby? Witamy. AC Wizard. Tak, to są twórcy, to jest dom twórców. Dlatego jakieś białe plamy widać. Darkwood. No, faktycznie. Oj, chyba kodują nawet w Notepadzie plus. Tak mi się wydaje. No i chyba Unity. Chyba Unity, z tego co widzę. To nie wygląda jak Unity. Dobrobyt wsi to dobrobyt miasta. Znaczy to dobrobyt miast, przepraszam. Ciekawe. O, tam był jakiś kot, nie? Ciekawe, ciekawe. Książka z podziękowaniami, przyjrzyj się. Darkwood, thank you. By Acid Wizard. Acid, przepraszam, nie Acid. To są chyba ludzie, którzy... 4423? Ugh, biorę to. To są chyba ludzie, którzy... wsparli grę na Kickstarterze. Tak mi się wydaje. Ja mogę to edytować? Edytuj. Tak, mogę. 4423. Wątpię, żeby to był jakiś kod, aczkolwiek nic mnie to nie kosztuje. Następna. 631. David Krause. Konstantin Kutimanow? Nie wiem. Dobra, nie, tu 4572, no kurde. No i 6007. 4572. I 6007. Trudno, będę miał te kody. Się otworzyło. Czemu to się otworzyło? Kuchenka? Przyjrzyj się. To chyba jakaś atrapa kuchenki. Płaski, czarny blat z narysowanymi okręgami. Cóż za przedziwny sen. Zlew. Zlew wypełniają brzegi brudne naczynia. Lodówka. Nigdy nie widziałem tak wielkiej lodówki. Z jej wnętrza wydobywa się osobliwy zapach. Dziwne mięso. Mają pieska. Stół. Zdjęcie rodzinne.
Ale urocza rodzinka. Co to jest? Co to jest? Weź to. Wartość 1. Krzesło. Oj, nawet sąsiedzi normalni są. W sensie normalni. Wierconko. Marcin. Co tutaj się dzieje? Piotrek. Pita. 400 gram. Czekajcie, Marcin, Grzegorz, Karolina i Maciek. Grzegorz. Ogólnie jestem za takimi środkami w czasie uprawiania twórczości, ale jedno winko na rozluźnienie nikogo jeszcze nie zabiło. Grzegorz, like. Dobre. Panie Grzesiu, świetna robota. To był Grzesiu? Tak, to był Grzesiu. Piotrek miał pitę. Maciek. O. I Karolina, standardowe zdjęcie. Mamy krzesło. Tutaj nic nie mamy. Stół. Ice. Toolsy. Coś tam było napisane. Ale brzydkie rysunki. Zupełnie jak moje. Chyba stwory, które miały być w Darkwoodzie. Fajne, fajne. Naprawdę bardzo fajnie. Tak sobie popatrzeć, jak to wszystko się tworzyło. I read it? Stół. Bazgroły. Bazgroły jakiegoś szaleńca. Kostka od gitary. O, to jest Janko. Tu są jakieś inne szkice mapy. To chyba ta maciora. Woda, woda. Woda. Będzie woda. Sen. Oczy. Kurde, poczytałbym sobie to, ile te notatki byłyby gdzieś dostępne. Dobra, ale to już chyba wszystko mamy. To łazienka nam w sumie została. To jest łazienka. Maska? Ja pierdzielę. Wieszak. Na wieszaku wiszą trzy szaty. Niebieska, zielona i czerwona. Na drzwi nie zareagujesz? Znaczy na drzwi, na odkurzacz? To jest łazienka, dobrze mówiłem. Toaleta. Lampa? Coś tu dziwnie trzeszczy. Ja patrzę, czy tu przypadkiem nie ma światła właśnie. Drzwi. Tak jak tu na przykład. Wieszak i lampa. Trzeba byłoby chodzić i sprawdzić, czy nie ma lampy gdzieś tu. Drzwi. Tajemnicza kartka. A1ZG. Tego nie widziałem. Kwiecień. Co to jest za kartka? 12? Nie widziałem jej do tej pory. Stół zrobiony z różnokolorowych klocków. Nad nim na ścianie wisi jakieś czarne matowe lustro. Nie mam pojęcia, co to może być. Telewizor. Telewizorek. No dobra, ale to już chyba wszystko. Zwiedziliśmy, co mieliśmy zwiedzać. Też przeszukaliśmy. No i co teraz? Co teraz? Puść to krzesło. Ty neandertalczyku. Ty światła nigdzie tu nie mogę włączyć. Niestety. No dobra, no to wychodzimy chyba stąd, nie? Zamknięte.
Zapisywanie. Dobry trip, nie powiem. 13.41. Kolejne 3 grzyby. 3 mięska. No i jak tak dalej pójdzie, zaraz czwartą dawkę weźmiemy. Znaczy, 6. dawkę, nie czwartą, co ja gadam. Przydałoby się naprawić jeszcze na szybko. Na szybciorka przydałoby się naprawić naszą deskę i jeszcze pójść, kurczę, do tej kaplicy. Taki mam plan. Weź, przestań. Nie wiem, te drzwi to się otwierają jak chcą. Dobra, kamyk, flary, gwoździe, skrzypce na razie też. Matki. Napraw. Dobra. I teraz tak, zabieraj skrzypce. I lecimy dalej. Lecimy dalej. Może jeszcze zdążymy. Piotrek teraz musi nas umówić z doktorem. Nie ma innego wyboru. Innej opcji. Ta kaplica gdzieś tu była. Widzę, że tu jest coraz ciemniej. Skrzynia. Zamknięte, mógłbym to otworzyć za pomocą wytrychu. Ale świństwo. Nic tu nie było. Oho. Otwórz, otwórz, to nie chcę otwierać. Dla moich dziewczynek. Co to? Czy tu mogę wejść? Mogłem. Krypta. Jest Janko. Muzyk, rozmawiaj. Chłopak przestaje grać i spuszcza głowę, unikając wzroku. Pokaż przedmiot. Skrzypce. O! Udało się panu. To skrzypce mojej mamy. Ale piękne. A mama cieszyła się z laurki? Dobrze się czuje? Chłopiec przygląda się skrzypcom z zapartym tchem. Teraz mogę złożyć wizytę mojej pięknej pani. Zagram jej serenadę. Dobra, ale dawaj coś. Odwiedzi mnie pan jeszcze u rodziców? Skoro pożyczyli panu skrzypce, na pewno się już na mnie nie gniewają. Bo zapomnę. Już nas doktor zapisał na wizytę. Cieszył się na wieść o nowym pacjencie. Opowiadałem mu o panu. Jest wewnątrz wraku pociągu w północno-wschodniej krawędzi starej Kniei. Północno-wschodnia. Wschodnia. No tam byliśmy przecież. Grzyby. I to jest ta kaplica. Ten czerwony, ten zielony. To jest ta kaplica, w której byliśmy. Tyle zniczy, tyle kwiatów. Tchórz, złodziej. Zejdź pod podłogę, tam twoje miejsce. Tu była skrzynia wcześniej. Zejście, 5, 4, 4, 8. Jeszcze nie teraz. I ucałuj je ode mnie. U nas zatkał wtedy ten pies. Spawarka, metalowa rurka i gra elektroniczna. Ojej, grałem w to. Grałem, tu się jajka łapało. Wielki zając. Pamiętam, ostrze łopaty. Grzybki. Agregat włączymy sobie na razie. Zastanawiam się, czy iść tam. Mam niby pistolet. Ach, huk tam, schodzimy. Jeszcze na koniec odcinka.
Kaplica. Trup. Mam kamyczki? Nie mam, to nawet go nie otwieram. Tu niestety O kurwa mać. Nie chciałem tego. Wyłazimy stąd. Nie wiem, czego mogę zabić, czego nie mogę zabić. Dobra, spieprzamy stąd. Ja bym się jednak jeszcze uleczył. O, coś tu leży? To tylko kamień. No tylko kamień. No i teraz się boję troszeczkę tego... Kurde. Pimpuś. Pimpuś. Zamknięte. Miałem jeszcze jeden wytrych. Świetnie. Chityna, pigułki i benzyna. O kurwa, drugi pimpuś. Au! Och, dobra. O, żyjesz jeszcze! O, on jeszcze żył. Pimpuś. Przeładuj pimpuś drugi. Au, 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 au. Oj, nie chciałbym umrzeć, nie chciałbym. A, albo w sumie... Kurde, użyłem bandaża, już trudno. Mogłem się napić ze studni. Zmarnowałem. Już połowa esencji jest. Więc nie jest źle. Wiecie co, jak sobie myślę? Tak sobie myślę, że może byśmy znaleźli jeszcze jakiś sposób, żeby się tutaj bardziej zabarykadować. Bo naprawdę może być teraz niebezpiecznie. To jest niby ta szafa. Tu drzwi zamykamy, tu też zamykamy drzwi, już się robi powoli ciemno, więc musimy się przygotować. Lekki pancerz. Weźmy, zróbmy. Zrobiliśmy, tylko co nam to dało? Chyba nic. Matki połączmy. Przydałoby się benzynę uzupełnić chyba. Schowajmy. Pigułki też sobie schowajmy. No właśnie, czy my ten pancerz mamy już założony? To muszę mieć go na hotbarze? Tak, muszę mieć go na hotbarze. Trochę głupio. Albo to, albo to. Masz na sobie pancerz. Świetnie. Może więcej przeżyjemy nawet. 18.12. Musimy sobie trochę benzyny jeszcze dolać. Co to? No. O, ewidentnie mielibyśmy za mało tej benzynki. Napełniamy. Dobra, na kilka dni mamy spokój. Niby na 3 dni. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Harmonogram oraz inne tego typu rzeczy, typu Discord czy zapisy na whitelist macie na stronie spookyshiro.pl. A tym razem dziękuję wam serdecznie
i widzimy się już w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej, hej!